Dzień dobry, Jacek Kielin, Strefa Dobrych Emocji. Witam serdecznie. Właśnie siedzę na forum naukowym i filozoficznym i jeden z fizyków napisał taki oto tekst na tym forum. Czysto logicznie ujmując sprawę, udowodnić da się wszystko. Mówimy o dowodzie naukowym. Wystarczy do tego dobrać stosowną aksjomatykę. Dowód powyższego można przedstawić bardzo prosto. Weźmy dowolne stwierdzenie S. Stwórzmy aksjomatykę trywialną z jednym aksjomatem, który stwierdza, prawdziwe jest stwierdzenie S. W ramach tej aksjomatyki wystarczy powołać się na aksjomat i dowód zostanie przedstawiony. Co było do okazania? I dalej. A propos dowodów naukowych, o tym, czy coś jest skuteczne, czy nie, w pedagogice chciałem o tym mówić. Problem jest co najwyżej w tym, czy dany rodzaj rozumowania dowodowego, a szczególnie aksjomatyki, która u jego podstaw została przyjęta, jest akceptowany. I ja właśnie o tym chciałem trochę powiedzieć. Często tu i tam słyszymy, że jakaś metoda jest naukowo potwierdzona jej skuteczność. Pierwsza rzecz, która jest ważna, żeby w ogóle się do tego odnieść, to właśnie co to znaczy, że jest skuteczność dowiedziona, czy jakie aksjomaty, czyli założenia, stoją za tym dowodem. I nigdzie o tym się nie pisze. Znaczy, zawsze mnie to zastanawia. Co to znaczy, że coś jest skuteczne w pedagogice? I warto pamiętać, że naukowo można dowieść wszystko, tak? To jest zgodność z założeniami. Jeżeli mówimy autyzmie na przykład. Co to znaczy, że coś jest skuteczne? Tak? Autyzmu wszyscy wiedzą, nie da się wyleczyć. Ale skutecznie można nauczyć buta ubierać, o to chodzi. A co to ma wspólnego z autyzmem? Tak, jakby w zależności od tego, jakie założenia damy na początek, zastosujemy, to będziemy udowadniać inne rzeczy. Zawsze mnie to jakoś złości, irytuje, że naukowcy, czyli ludzie, którzy pracują na uczelniach, jakby posługują się takim uproszczeniem potwornym, że mówią, że dana metoda jest udowodniona naukowo. Koniec, kropka. Co to znaczy w ogóle? Do jakich założeń się odwołujemy? I w każdym badaniu naukowym możemy sobie założyć inne aksjomaty, inne pewniki na początek. Ludziom się często wydaje, że coś, co jest udowodnione naukowo, to jest zgodne z rzeczywistością. Jakby jest to nieprawda. Nauka nie stwierdza zgodności z rzeczywistością, tylko zgodności z założeniami. O rzeczywistości tak naprawdę nic konkretnego powiedzieć nie możemy i nie mamy do niej tak naprawdę dostępu. Naukowo także. Można w to wierzyć, że nauka dotyka rzeczywistości, ale to jest taka sama wiara jak każda inna wiara. Nie ma na to dowodów. I chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie, jeżeli byśmy porównywali skuteczność różnych form terapii, nie wiem, do medycyny, do leków, to jeżeli mamy, tam już nie mówię, że w medycynie jakby te kryteria, czy ktoś jest chory, czy ktoś jest uzdrowiony, są dużo, czyli założenia są jakby dużo precyzyjniejsze i w ogóle są bardzo mocno osadzone w doświadczeniu. W pedagogice tego się tak nie da zrobić, więc założenia są płynne, ale jak mamy skład leku podany, to tam jest ten czynnik aktywny, tak? Może być wieloskładnikowy lek, ale jest czynnik aktywny, ten, który powoduje zmianę.
W pedagogice, w psychoterapii także na przykład, nie wiadomo, co jest czynnikiem aktywnym. My tak naprawdę nie wiemy, jeżeli mamy... Każda metoda składa się z setek różnych czynników. Setek. Tak? Trochę tak jak... To tak jakbyśmy mieli jakieś zielarstwo, jakieś zioło i nie wiedzieli, jakie tam są chemiczne, jaki jest skład chemiczny. Tak? On się składa z wielu bardzo różnych związków, no ale skuteczny może być jeden czy dwa. A my tak naprawdę nie potrafimy wyabstrahować w pedagogice, moim zdaniem, tego, co jest skuteczne. Używamy takiego określenia: metoda jest skuteczna. Metoda. A co w tej metodzie jest skuteczne? Każda metoda się składa z setek różnych rzeczy, które mogą być ważne. Tak, jeżeli nawet nam się udało wyabstrahować jakiś czynnik, który jest skuteczny, na przykład wzmocnienia, no to moim zdaniem oczywiste jest to, że wzmocnienia to nie jest jedyny czynnik. B, nie wiemy, czy to jest czynnik najważniejszy. Moim zdaniem nie. I więc jeżeli posługujemy się tylko w myśleniu, w kontakcie z drugą osobą i opieramy to myślenie o stosowanie wzmocnień, to potwornie upraszczamy, tak, znaczy, rzeczywistość. My tak naprawdę w pedagogice, każda metoda, moim zdaniem, to nie, to ta analogia do zielarstwa jest uproszczeniem jeszcze. Tak naprawdę w każdej metodzie mamy taki miks kilku ziół. I w każdym, jeszcze każde z nich ma nierozpoznane składniki. My specjaliści pracujący z ludźmi poruszamy się w jakimś rodzaju próżni. Jakby więc mnie denerwuje, znaczy obszarze niewiadomym. I jakby trzeba to jasno sobie powiedzieć, że tak jest. Że wychodzenie tu, że coś jest skuteczne naukowo, moim zdaniem jest potwornym uproszczeniem i wprowadzaniem w błąd. To nie jest tak, jak nie wiem, porównując nadal do medycyny. To nie jest tak, że zanim się wprowadzi jakiś środek medyczny, jakąś terapię, to się przez wiele, wiele, wiele lat, 10 albo dłużej, bada jego skuteczność na zwierzętach, stopniowo na próbach, tak? I się wprowadza dany lek do obiegu. A jak jest w pedagogice? Koleżanka, która pracuje na uczelni, powiedziała mi, że metoda Montessori została udowodniona jej skuteczność po 30 latach. Fajnie, ha, ha, ha. Gdyby ci, którzy stosują... Nie wiadomo nadal, co to znaczy skuteczność metody Montessori. Jak ktoś tylko tak mówi, to ja nic nie rozumiem. Ale po 30 latach jej skuteczność została udowodniona. Przez 30 lat ludzie robili rzeczy słuszne i prawdziwe, nie wiedząc o tym, że to jest naukowo udowodnione. A wyobraźcie sobie, że oni by się kierowali takim myśleniem, że robimy tylko to, co jest naukowo udowodnione, obojętnie co to znaczy. Tak? No to wszyscy by już tej Montessori nie robili, bo mówili, że to nie ma dowodu na to. Przez 30 lat ludzie uparcie bez dowodu robili coś, co się okazało słuszne. Nadal jesteśmy w tej sytuacji. Różne metody podejścia, nikt ich nie weryfikuje, nikt ich nie bada na początku. A specjalista, który ma konkretnego pacjenta, ma konkretne dziecko, z którym pracuje, nie może sobie po prostu tak postępować, że to, co widzi i czuje i na co reaguje i widzi, że działa, mówi, to nie jest udowodnione naukowo. Naukowo udowodnione nie jest dogoterapia. Tak, przeczytałem ostatnio. No ale jak ja widzę na superwizji taką sytuację, że osoba dorosła z autyzmem, bardzo zamknięta w sobie, z bardzo słabym kontaktem z innymi ludźmi, z emocjonalnością taką prawie żadną, przychodzi do niej pies, siada na kolana, tak, i ona odżywa. I ona nagle reaguje uśmiechem. Jakby inny człowiek zupełnie, tak? I teraz, okej,
Dogoterapia, skuteczność dogoterapii, co to znaczy, jest nieudowodniona naukowo, ale ja widzę na własne oczy, jak ten człowiek reaguje. Można powiedzieć, no tak, ale co to zmieniło w życiu tej osoby, tak, że on przez 10 minut był radosny. Nie wiem, ja myślę, że może pojedyncze doświadczenia nas całkowicie zmieniają, tak? A co nas zmienia, jak nie drobne rzeczy? Jak nie to, że przez 10 minut ktoś, kto się nigdy nie śmieje, zacznie się śmiać. Tak, ja mam teraz się kierować skutecznością, niepotwierdzoną skutecznością i odrzucić tą dogoterapię, jak ja widzę, że to działa po prostu. Jezu, jak ja bym chciał, żeby ktokolwiek miał takie podejście jak ten pies do tej osoby. I taki efekt, i taką skuteczność. Jest wiele pytań. Tak? Jakby nie dajmy się zwariować pewnemu terrorowi, że coś jest naukowo potwierdzone i coś jest naukowo niepotwierdzone, albo nie ma na to dowodów. To jest dużo bardziej skomplikowane. Tak? Nikt nie robi, tak jak w medycynie, badań wieloletnich metod, skuteczności różnych metod pedagogicznych. Nikt tego nie robi. Różnie ogłaszają, tak, że coś jest skuteczne. Już nie chcę wymieniać metod, a inni po cichu mówią, kurczę, to wszystko jest fikcja, bo to nie jest skuteczne, tak. Każdy by chciał wyjść na scenę i powiedzieć, moja metoda jest udowodniona i jej skuteczność została udowodniona naukowo. Koniec, kropka, żadnych, nie mówi w jakich założeniach to zostało, co to znaczy, tak. O co tu chodzi w ogóle z tą skutecznością? Ja już wcześniej się wypowiadałem na ten temat i jeszcze powiem. Jakby w pedagogice moim zdaniem obiektywizacja, bo o tym mówimy, jeżeli mówimy o skuteczności, jest skuteczności metod, jest też pomysłem do czapy. To znaczy, ja zgadzam się z takim myśleniem, że w dużym obszarze wglądu w drugą osobę, jeżeli nie chcemy jakby zupełnie odhumanizować pedagogiki, czyli skoncentrować się na tym, co mierzalne, tak, za pomocą jakiegoś aparatury naukowej, to tym narzędziem poznania i doświadczenia zmiany drugiej osoby jesteśmy my, ludzie. I żadna nauka nas nie zastąpi. To znaczy, ja tylko w kontakcie z drugim człowiekiem mogę rozpoznawać jej stany wewnętrzne. A jeżeli człowieka wypreparujemy z tego stanu wewnętrznego, nas nie interesuje to, co on czuje, co mu w duszy gra, tylko nas interesuje tylko to, czy on jakby dopasowuje się do jakichś założeń, obiektywnie jego zachowanie mierzalnych, to moim zdaniem odczłowieczamy całą pedagogikę. Pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy, którzy próbują naśladować fizyków i chemików i robić z psychologii, pedagogiki takie unaukowić ją całkowicie, moim zdaniem pozbawiają ludzi, z którymi pracujemy, cech ludzkich. Stają się tylko obiektami, stają się tylko jakimiś preparatami pod szkiełkiem mikroskopu i stwierdzamy, działa, nie działa, ten czynnik działa, nie działa. I w ramach oczywiście kryteriów, założeń, aksjomatów, które sobie założyliśmy, pozbawiamy człowieka jego cech ludzkich, jego podmiotowości i jego wnętrza, jego duchowości. Tak, na duchowość, to życie wewnętrzne człowieka, jakby nauka tam nie sięga i nigdy nie będzie sięgać. Świadomość, ludzka świadomość i wszystko, co jest z nią związane, ludzkie wnętrze, nie poddaje się i nigdy nie będzie się poddawać badaniu naukowemu. Z przyczyn dla mnie oczywistych, ale nie będę już teraz się wymądrzał. Mówię o tym, dlatego że żeby pokazać to, że moim zdaniem powoływanie się na skuteczność naukową to jest tylko chwyt, czy często jest to chwyt marketingowy. Ta rozmowa powinna być prowadzona na dużo, 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 dużo
głębszym poziomie, o tym, czy coś jest skuteczne, czy nie. I ta rozmowa jest jeszcze, moim zdaniem, w naszym środowisku przed nami. Dziękuję bardzo. Czekam na pytania. Może ktoś ma jakieś pytania, będzie mi miło. Chętnie odpowiem. Dziękuję.